Hej dzieciaki! Czy kiedykolwiek patrzyliście w niebo i zastanawialiście się, jak to możliwe, że takie ogromne maszyny potrafią latać? Albo dlaczego jedne samoloty są małe i ciche, a inne tak wielkie, że aż drży ziemię, jak startują? Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku, więc skakujemy na pokład i lecimy! Ja tam do latania nie potrzebuję samolotu. Naukowa karuzela. Czy wiecie, że ludzie już tysiące lat temu marzyli o lataniu? Chcieli być jak ptaki i szybować w powietrzu. A wiecie, kto był pierwszym, który nie tylko marzył, ale też rysował i planował latające maszyny? To był Leonardo da Vinci. Tak, to ten sam pan, który malował te słynne i piękne obrazy. Już w XVI wieku, czyli bardzo, bardzo dawno temu, zaprojektował coś w rodzaju helikoptera. Zobaczcie, jakie to dziwne. Zaprojektował też maszynę, która miała skrzydła przypięte do ramion i przypominała ptaka. Jego wynalazki wtedy nie wzbiły się w powietrze, ale jego pomysły były bardzo mądre i ponadczasowe. Można by powiedzieć, że był pierwszym inżynierem lotnictwa. Wiele lat później na świecie pojawili się bracia Wright. To oni zbudowali pierwszy prawdziwy samolot z silnikiem, a było to w 1903 roku. Ich maszyna nie wyglądała jak dzisiejsze samoloty. Wyglądała raczej jak duży latawiec z drewnianym szkieletem i silnikiem. I pewnie wydawał dźwięki jak stara kosiarka. O! Nawet śmieszny żelek. Ich maszyna poleciała, uwaga, tylko przez 12 sekund i przebyła 36 metrów. Ale to wystarczyło, by rozpocząć nową epokę. Na pewno nieraz zastanawialiście się, dlaczego tak wielki samolot lata? Zacznijmy od skrzydeł. Zobaczcie tutaj. Skrzydło samolotu nie jest całkiem płaskie. Z góry jest bardziej wypukłe, a z dołu raczej proste. Kiedy samolot leci do przodu, powietrze musi opłynąć skrzydło z góry i z dołu. A że droga na górze jest dłuższa, powietrze musi się tam poruszać szybciej, żeby spotkać się z tym powietrzem na dole. I wtedy dzieje się coś super ciekawego. Powstaje różnica ciśnień nad i pod skrzydłem. To szybsze powietrze nad skrzydłem jest słabsze niż to na dole. I właśnie to zjawisko nazywa się siła nośna. I właśnie dzięki tej sile samolot może unosić się w powietrzu. Słyszeliście o tym kiedyś? Co ciekawe, skrzydła nie są sztywne, tylko elastyczne, co może działać jak amortyzatory w samochodzie, dzięki czemu lot jest bardziej stabilny, a samolot nie trzęsie się na wszystkie strony. Ale uwaga! Żeby powietrze zaczęło opływać skrzydła, samolot musi się najpierw rozpędzić. A do tego potrzebujemy tak zwanego ciągu, czyli najprościej mówiąc, pchania do przodu. Silnik samolotu działa jak gigantyczna suszarka do włosów. O właśnie tak! Tylko zamiast układać fryzurę, wypycha samolot do przodu z niesamowitą siłą. To jakaś dziwna magia? Nie, Żelek, po prostu fizyka. No dobra, Ziemek, a co z samolotami bez silnika? No właśnie, dzieciaki, czy samolot może latać bez silnika? Tak! A wiecie, jak się nazywa? Przecież dzieciaki wiedzą, że taki samolot nazywa się szybowiec. Szybowiec to specjalny samolot bez silnika, który nie potrafi wystartować sam. Musi zostać wciągnięty w powietrze przez inny samolot lub za pomocą urządzenia z długą liną, które nazywa się wyciągarka szybowcowa. W ten sposób gromadzi energię wynikającą z osiągniętej wysokości. Już tłumaczę. Pomyśl o tym, jak o zjeździe rowerem z dużej górki. Na szczycie masz mnóstwo energii, wysokości. Gdy zaczniesz zjeżdżać w dół, zmieniasz tą wysokość, jedziesz coraz szybciej i czujesz pęd powietrza. Szybowiec robi to samo. Lecąc lekko w dół, zmienia swoją wysokość na prędkość. To właśnie ta prędkość sprawia, że powietrze pod skrzydłami pcha go do góry i nie pozwala spaść. To siła nośna. Ziemek, trochę to skomplikowane. Wiem, Żelek, ale chcę, żeby wszystkie dzieci dobrze zrozumiały, jak to działa. Szybowiec może krążyć w takim powietrznym kominie i wznosić się wyżej. Zupełnie jakby złapał niewidzialną windę. Czasami szybownicy potrafią utrzymać się w powietrzu przez kilka godzin. Zupełnie bez paliwa. Niesamowite, prawda? A widzieliście kiedyś ten samolot? To samolot, który nazywa się Cessna 172. A wiecie, dlaczego jest tak wyjątkowy? Bo to najpopularniejszy samolot na całym świecie. To właśnie na nim większość pilotów, którzy dzisiaj latają wielkimi maszynami, zaczynało swoją przygodę. Jest łatwa w pilotażu i bardzo bezpieczna. A teraz super ciekawostka. Czy wiecie, że ten samolot pobił niesamowity rekord świata? Potrafił latać przez aż 64 dni bez lądowania. Jak to możliwe? Dzięki specjalnemu tankowaniu w powietrzu. To najdłuższy lot w historii lotnictwa. Wow! A teraz wyobraź sobie dwupiętrowy dom. A teraz dodaj mu ogromne skrzydła i 4 potężne silniki. Właśnie tak można opisać Airbusa A380. To największy samolot pasażerski, jaki kiedykolwiek wzbił się w powietrze. Ten gigantyczny samolot jest tak duży, że ma 2 pełne pokłady dla pasażerów. Jeden nad drugim. Dzięki temu w środku jest niezwykle przestronny. A380 może zabrać na pokład ponad 500 osób, a w niektórych wersjach nawet ponad 800. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 80 metrów. To niemal tyle samo, co długość boiska do piłki nożnej. Pusty A380 waży około 277 ton. To tyle, ile ważyłoby razem 50 dorosłych słoni. Wewnątrz samolotu ukryto ponad 500 km przewodów, które łączą wszystkie urządzenia. To więcej niż odległość z Warszawy do Gdańska. Już widzę, jak te kable im się tam plączą. A teraz uwaga! Czy widzieliście kiedyś latającego wieloryba? Nie? No to patrzcie. Ale śmieszny. To coś naprawdę lata? Ten niezwykły samolot nazywa się Airbus Beluga. I to właśnie dzięki temu, że tak wygląda, został nazwany latającym wielorybem. Airbus Beluga nie jest samolotem pasażerskim. To taki latający dostawczak o gigantycznych rozmiarach. Jego głównym zadaniem jest przewożenie innych części do samolotów. W swoim ogromnym garbie transportuje ogromne skrzydła, ogony i fragmenty kadłubów innych wielkich samolotów i dostarcza je do różnych fabryk. Najciekawszą rzeczą w tym samolocie jest to, w jaki sposób się go załadowuje. Zobaczcie na to! Cała przednia część samolotu otwiera się do góry, tworząc ogromne wrota. Wygląda, jakby chciał coś zjeść, a ja już jestem głodny. I tak właśnie robi. Otwiera swoją ogromną paszczę, żeby połknąć ogromne ładunki. Można powiedzieć, że Airbus Beluga to taki superbohater wśród samolotów, bez którego budowa innych wielkich Airbusów byłaby o wiele trudniejsza. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku, dzieciaki. Mam nadzieję, że tak jak ja, poczuliście tę magię latania. Pomyślcie tylko, wsiadacie do samolotu, a po kilku godzinach jesteście w zupełnie innym świecie. To takie fascynujące, prawda, Żelek? Fascynujące. Zwłaszcza jak przez godzinę kołujesz po płycie lotniska, a potem każą ci złożyć ten stoliczek przed tobą. Mimo, że nawet go nie rozłożyłeś. No dobrze, ale skupmy się na samym locie. Ta chwila, gdy odrywasz się od ziemi, a miasta i samochody stają się małe jak zabawki, a później te widoki nad chmurami. Widok jest świetny, o ile trafisz miejsce przy oknie. Ale możesz też dostać miejsce przy skrzydle. Normalnie super. 8 godzin podróży z widokiem na kawał blachy. Równie dobrze mógłbym się wpatrywać w naszą lodówkę. Ach, Żelek, czy ty zawsze znajdziesz coś do narzekania? Dziękujemy za wszystkie maile, dzieciaki. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tylko nie zapomnijcie o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pa, pa!